Super. Ale na zasadzie w lesie zrób. To ja go założyłem mu laskę na łeb. Do dostawy. Ale zrobił nam pewnie. Podwójny dziki przejazd, ale jest dziki, bo tam nie ma, nic nie było. A mieliśmy fajnie na jezioro. Mogę na stale w dzieciństwie taka droga. To on, no ale to tak sprawdziliśmy, już jest zgarkiem w ręku, jak ja się, ale no. No to. To w jakiej części to przepraszam? W jakiej części to jest nowe? Legionowe. Nie przyszutko, a legionowe. Tak. Oblicy i wchodzą w pan to było nie wyczuwać, to pan to się potem. Generalnie to tak mówiłem, że już układałem się do spania. Święta, które mam wolno. U niego święta, to na jutro to tak. Nie mogę uśpić. To on wtedy... To... Tutaj on wymiał ten... Tutaj miał swoje zawody. To jest wiedział, że to osądę. Ja się nam chciał tym. W drugą stronę. Tam są... Tam doktor Marzan mieszka. Tak, tak, doktora Marzana. To już nie żyje. No, na górce. Tak, nie żyje. Doktora Marzana. A znasz? Stefan, tylko jaka nazwiska ma? Nie pamiętam. Stefan Marzan był. Ale to pewnie nie o tego... Nie o tego spotkania. Thank you.
teraz jest tam na końcu, to on by szedł za innymi. A na końcu tak, nie, w środku. Jeszcze... Na dozorcę będzie chciał. A ja maskę przywiozę. Za innymi. Tak, bo to jest taki instynkt, żeby się nie zgubić. I na przykład pozostałe ją uspokoją, nie? Prosto w siodle trzymaj się. Bo znowu na prawo się obciążaj. Nie wkurzaj się, nie wkurzaj się. Spoko. Dla nosu nie wiemy, kochani. Dobry koniec, myślę. Trzymaj go krótko teraz. Spok. Janunia dzwoniła? No nie dzwoniła. Co ty robisz? To dzisiaj trochę... Ty konie! Ale ci to kopał, nie? Ale to trzeba jeszcze było widzieć, nie? Ja taka dumna z siebie. Piękny koń. Dobra, przejdź przede mnie. W zasadzie to powiem ci pod Giżycę. Taka miejscowość... Ja ci skonfiguruję to i będziesz mogła sobie pokazać. No to dobrze. To na następny raz, bo ktoś... Dobra, później kochaj. No, później. Jeszcze zajedzie tu. 2 godzinki to najmniej. No, ale już się kierujemy pomalutko i... Już. Co tu będzie? Co tu jest? Już się tym zajmuje. Ją trzymaj. Wtedy masz nad nią kontrolę. I równiutko, oba wodze tak samo równo.
A, no widzisz, masz taka. Nawet się nie boi. Uspokoiła, nie? Ale ma ten. Jak, nie pamiętam jak to się nazywa. Na głowie uwiązane. Ostatnio mnie strzeliła chyba. Tak? Twarz, no. Teraz jest no. Super. Tylko nie lubię jak ktoś za blisko podjeżdża. To raz kopnęła Piotrka. Na początku. One obok siebie stoją, nie? Wiesz, i brycy chodzą razem. No, no to mogą iść obok. No to... Tak, ja też chcę. Teraz niech ktoś inny robi, bo ostatnio nie byłam w grupie. A to chcesz do tego dębu, Andrzej? Nie, tu zrobimy na tle tego. Pięcie, no, no, pięcie. Nie, nie! Spokój! Jowita, czekaj, ja chcę z tobą. Prawda, spokój. Czekaj, bo ona się już... A, tam boliwka, zobacz, milionka. To są moje konie kupione. Jeszcze mam dwie takie kasztaneczki. Spokój. Dobra, kto pierwszy do dębu? Żartowałem. Na po tych krzakach. Te kasztaneczki będę na wiosnę wieś. Bankiet. Pani jest też pomalutka. Czekaj, bo szukam żony właśnie, szukam żony cały czas. Niekoniecznie własnej. Która by z tobą wytrzymała? Mila jest cały czas w zapisie? No, powiem. To znaczy? Chyba jeszcze jest, chociaż nie widzę, czy padła. Mryga? No to jeszcze chodzi. Ja też mówię, kurde, dobrze, że tam na rydzynie znalazłem, nie? No. Uśmiech? Spokojnie, spokojnie. Zgubiliśmy tyły. Jowita! No na górę. Chcę zdobyć szczyty! Bo oni w przeciwną stronę jadą. No nie, no ten dom tu zdobyć. Równaj zastęp! Ojej, tak zostawili cię, Bianka, co? Z samymi młodymi została. Nie było.
trzymaj wodę. Andrzej, puść ją do środka, nie jedź pierwszy, bo jej... On jak jej teraz wystartuje, to jej nie zahamuje. Jej głowę. Głowę jej wyprostuj. A byliście jesienią w tych Bieszczadach i no byliście na pewno w różnych porach roku, bo... Za luźno masz wodę! Wodę na siebie, wodę do tyłu. Masz puszczoną wodę po prostu, no ona nie może zwisać, musi być napięta. Nie możesz dopuścić, że ci wisi wodza. No i nosem przywaliła w trzy. I równo, równo ręce. Ręce równo, nisko przy grzywie. Łokcie ściągaj do tyłu, jak cię spłuka może. Spoko.